myśl 1846. Świat, w którym żyjesz, szybko dla ciebie się skończy. Teraz masz 20 lat, jutro 30, a pojutrze dobijesz do 80. Nie ma co wiązać swoich nadziei z tym życiem, bo i tak je stracisz. I nie stój po swojej śmierci w kolejce po to samo. Zmień opcję. Najlepiej już teraz. Śmierć, uśnięcie będzie dla ciebie wyzwoleniem. Zmiana wiedzy zbawi cię. Im więcej wiesz, tym jesteś większy. Słowa ojca Pio. Więcej prostoty w życiu nie znaczy mniej techniki. Technika może być skomplikowana, ale dla naukowców to i tak bardzo proste sprawy. Najważniejsza jest prostota i ciepło serca. Wtedy wszystko możemy osiągnąć. Samo niebo. Człowiek nieumocniony, gdyby poznał prawdziwą historię o człowieku, mógłby tego nie wytrzymać. Dlaczego? Z tęsknoty za tym, jak na początku było pięknie i wspaniale. Kultura jest pomocna dla głębszego zrozumienia życia oraz dodania mu więcej szlachetności i radości. Jest pędzlem malującym dobro. Duchowość zaczyna się od kultury. Słowa ojca Pio. W pewnych sytuacjach lepiej nie wiedzieć zbyt wiele, ale za to podobać się Bogu. Staraj się też, jako pozytywna siła i miłość, przypodobać ludziom. Osiągniesz wtedy spokój i dasz go innym. Każde marzenie jest prawdziwe i dobre, o ile nie zawiera przykrości dla innych. Trzeba w razie czego umieć się wycofać. W niebie też trzeba się tak zachowywać, by miłość królowała jak kwiaty i trawy na łące. W niebie są dusze i ciała doskonałe, więc chyba tylko cudem kogoś można obrazić. Tam panuje pełny luz i wyrozumienie. Tym bardziej, że zazdrość tam nie występuje. Chociaż kiedyś ojciec Pio mi powiedział, że Bóg jest zazdrosny o mnie. Może chodziło mu o to, żebym się nie zmarnował. Ludzkie marzenia są inspiracją do poszukiwania szczęścia i prawdy. Marzenia są nadzieją na spełnienie się najpiękniejszych bajek w realności pieszczot nieba. Zdegradowana królewska dusza stworzyła systemy ciągłej odbudowy zapaści tegoż materialnego świata. Nie uświadamiała sobie tego, że pracując nad nimi w dalszym ciągu tkwiła w upadku. Niestety prawda jest taka, iż zajmuje się nie tym niebem, co potrzeba. Bóg, aby uświadomić syzyfowe prace tych dusz, wysyła co jakiś czas swoich posłów z nieba. Misje te jednak nie zawsze kończą się z powodzeniem, ponieważ wolna wola, jaką wszystkich obdarował Bóg, często uniemożliwia skuteczne jej przeprowadzenie. W każdej epoce Bóg wysyła na ziemię kilku wysłanników, aby na swój sposób uświadamiali aniołów ziemskich, jaki jest sens ich życia. Słowa ojca Pio. Ta sytuacja nie jest dla nas za ciekawa, bo nawet zapominamy, po co żyjemy i dlaczego. Warto tę zasłonę rozerwać. W naszym systemie wartości duchowych najbardziej liczy się nauka i poznanie. Bóg przede wszystkim jest naukowcem, ale źle to jest powiedziane, gdyż On wiele wie i coś potrafi zrobić precyzyjnie, czego nie można powiedzieć o naszych stworzycielach czy o innych rasach we wszechświecie. Sekty, religie, wyznania i ateizm z drugiej strony to największa udręka ludzkości, której nie można wyplenić od tysięcy lat.
ma kiedyś nastąpić, jedna owczarnia i jeden pasterz. Ojciec Pio to potwierdził, bo pytałem go. Owszem, to nastąpi, ale dopiero wtedy, gdy odrzucimy wszystkie religie, a zaufamy nauce i miłości. Ponieważ wszechświat zaprojektowany został przez wybitnych naukowców. Tu nie było przypadków. Nie wszystko wyszło idealnie. Umieramy. Coś trzeba z tym zrobić. Wyrwać się z nauki aniołów kosmosu, a powrócić do nauki i wiedzy Boga oryginalnego. Wyrwać się od Boga żydowskiego czy hinduistycznego i każdego innego, którzy nadal panują w kosmosie i go kontrolują dla własnych potrzeb, niby wzbogacając go swą boskością. Wszyscy ci bogowie okłamują dobre i pokorne dusze, robiąc im nadzieję na raj w tym wszechświecie. Sukces to nie profesorskie wyuczenie się czegoś. Sukces to doświadczenie otwartości, wolności i miłości. W niebie nie ma kościołów, wyznań, typowej nauki ani żadnej Ewangelii czy Pism Świętych. Tam jest jawność życia, jak mówił ojciec Pio. Religie to sprawy ludzkie, jak wszystkie inne. Ojciec Pio powiedział, że o Starym Testamencie już dawno powinno się zapomnieć, a Fula Horak dopowiedziała o Nowym Testamencie to samo, że to archaizm i manipulacja. Styl ujawnia część prawdy, a nie jest nią samą, chociaż zależy, jak na to popatrzymy. Wszystko może być prawdą, od nas zależy prawda i jej walor poznawczy, jej akt zadowolenia nas w środku duszy. Prawdę każdy inaczej postrzega. Podobnie ojciec Pio mówił mi o niebie, dla każdego niebo znaczy trochę co innego. Poezja daje poczucie nieba już na ziemi. Daje luksus uwielbiania nieba, jego kształtów i rozkoszy. Miłość jest najwyższym i najprzyjemniejszym sposobem porozumiewania się. Kto ma miłość, rozumie wszystkich i zna ich potrzeby, ochoczo się im poddaje, by utulić świat miłością. Narodzenie się w kosmosie jest okazją do pogłębienia swego szczęścia poprzez wiedzę. Warto życie wykorzystać, nie zmarnować tej szansy. Filozofia nie jest objawieniem, ale czasami ma wiele racji. Choć istnieje wiele możliwości, to jedną możliwość masz zawsze – zostać szalonym aniołem Boga. Prawdą nie jest filozofia, sztuczna religia, słownik wyrazów obcych nie są nią krzyżówki, ani owoce ludzkich działań. Prawdą jest król duch wszechmożliwości, wszechwiedza. Pomimo nawoływań i próśb Boga o powrót do Jego prawdziwego domu, nadal inteligentni aniołowie trwonią swój cenny czas na podbijanie światów materialnych. To po prostu jest marnowanie życia. Lecz anioły nie chcą nawet o tym słyszeć, tak zajęci są swoimi praktykami i swoją retoryką. Owszem, wykonują ciężką pracę, ale ona tylko pomnaża cierpienia, które powodują ogromną dysharmonię i dezorientację w życiu. Rozbita dusza bez miłości i energii Bożej nie wie, co ze sobą począć. Na przykład, gdy spytać mordercy, dlaczego zamordował, najczęściej pada odpowiedź: nie wiem, powodował mną jakiś impuls, nie zdawałem sobie sprawy z tego, co robię. Byłem pod wpływem jakiegoś nieznanego mi odurzenia. To, co on mówi, jest prawdą.
Dusza skażona brakiem najwyższej świadomości i pozbawiona wewnętrznej harmonii naprawdę nie wie, co robi. Nie wie, kim jest i co jest powodem jej życia na tak trudnej planecie. Zadaje sobie pytania i nie znajduje żadnej odpowiedzi, ale pokorne szukanie przyczyn i skutków uwalnia umysł z tych programów hamulcowych. Powinniśmy wreszcie sobie uświadomić, że każdy, kto się rodzi w kosmosie, znajduje się poza niebem oryginalnym. Każda dusza, która zeszła w światy zmysłowe i materialne, jest kompletnie rozbita i zagubiona. Nawet gdy się urodzi w rodzinie z wysokiego rodu i solidnie się wykształci, to wszystko nic nie znaczy. Jest zagubiona w niepamięci o tym, kim jest i od kogo pochodzi. Zapomnienie o Bogu dotyczy wszystkich jednakowo, tak samo jak śmierć, która każdego fizycznie zniszczy. Zastanawiające, że doświadczamy takich dramatów. Warto zadać pytanie o przyczynę tego stanu rzeczy. Samo zadanie takiego pytania przynosi już sporo wiedzy. Wiele poznania jest jeszcze przed nami. Gdy Kościół odkłamie prawdę, to może czegoś więcej się dowiemy. Ojciec Pio powiedział mi, że wiedza została schowana, zamknięta i nie dopuszczają do niej nikogo, a sami już z niej nie potrafią korzystać. Tak daleko zabrnął Kościół. Ceremonie religijne nie mają nic wspólnego z ludzkim życiem. To wymysł człowieka zagubionego i ograniczonego, którego umysł nie potrafi się jeszcze dostatecznie otworzyć. Współcześnie tak właśnie jest, że większość woli wierzyć w zabobony, niż podążać za nauką, postępem i odkrywaniem tajemnic w sposób naturalny i logiczny. Nawet małżeństwa to wymysł ludzki. Słowa Ojca Pio. Pompy ceremonialne. Słowa Ojca Pio. Trudno nam to zrozumieć, bo nie widzimy praprzyczyny życia w tej formie istnienia. Może najwyższy czas, by zmienić filozofię myślenia o religiach. Mamy powód do radości. Posiadamy w sobie niesamowitą iskrę, chcenie. To, że nam się chce, już jest Bogiem. Szukamy nieba, bo lubimy być rozpieszczani, kochani i opływać we wszelkie dobra. Właściwie nic innego nie powinno nas obchodzić. Religie, teologie, przedziwne nauki duchowe to jedna wielka góra nieczystości. Liczy się nasze dążenie do przyjemności, miłości i zadowolenia. Każdy nieświadomie otrzymał to pragnienie od źródła i tym zawsze powinien się kierować. Zbawienie to inaczej bawienie się. Słowa Fuli Horak, do której ojciec Pio wysyłał mnie na rozmowy w Zakopanem. Kazał mi ją traktować jak najlepszą rodzinę. W niebie nic się nie musi, niczego nie potrzeba, tylko się chce. Słowa ojca Pio. Drabina postępu zmusza do refleksji. Technika jest dziełem duszy, słowa ojca Pio. Nauka i technika są dobre, byle w dobrych rękach funkcjonowały. Do prawdziwie dobrego ustroju potrzebna jest nie tylko wolność i demokracja. Do tego potrzebny jest jeszcze system miłości powszechnej. Miłość nie ma ceny. Życie jest miłością i miłość jest życiem. Nie ma miłości bez życia. Wszystko jest życiem, a więc wszystko jest miłością. W kosmosie ta miłość jest pokryta kurzem. W niebie jest czysto. Kto odrzuca wiedzę i naukę, nawet gdyby był najlepszym człowiekiem, może się pogubić w doświadczeniach. Trzeba fruwać na dwa skrzydła, ducha i materii. W niebie jest trochę podobnie. Niebo nie jest pozbawione materii i form.
Przeciwnie, ale wiedza jest tam dostępna. Jest tam wszystko piękniejsze, doskonalsze. Wszystko cieszy i zachwyca. Wszystko na świecie jest dobre, bo było projektowane na podobieństwo tego, co jest w niebie, ale człowiek to dobro psuje przez własną naukę i pychę. Prawa ludzkie często smucą. Mądrość wyzwala siłę przebicia się ponad te prawa. Sens jest tylko w tym, co dobre, przyjemne, obowiązkowe, w tym, czego się nie musi, lecz chce. Ale to bardziej należy do dziedziny nieba niż ziemi. Na ziemi jest różnie i trzeba się umieć zachować. I jak powiedziałem, zamiast szukać Boga, aniołowie od Niego się oddalają. Utworzyli planety, państwa, hierarchie, urzędy, godności, prawa, by jedni mogli żyć kosztem drugich, by zamiast miłości i harmonii była niezgoda. Oczywiście porządki światowe wynikają ze skazy na duszy, pogubienia i zapomnienia o Bogu, a nam, żyjącym na ziemi, wydaje się, że jest normalnie, że są ulice, wsie, miasta, urzędy, policja, wojsko i tak dalej. To nie tak. Owszem, pierwotne założenia aniołów były dość rzetelne, ale brak podłączenia do źródła zasilania Boga spowodowało karłowacenie się najpierw duszy, a potem świata. Tak bardzo dusze otępiały, że już nic nie widzą. Dbają z wielkim trudem o upadłe niebo. Można by raczej dziś powiedzieć, dbają o piekło. Bo gdyby głębiej to przeanalizować, to życie na planetach pozbawionych boskiego zasilania jest piekłem. Poza zabijaniem właściwie nic innego tu nie robimy. Żeby przeżyć, musisz zabić czy to roślinę, czy to zwierzę. Nie wspominając już o wojnach aniołów z udziałem własnych przez siebie wykreowanych wojsk. To jest marnowanie czasu, to jest dbanie o upadłe niebo, dbanie o marność nad marnościami tego świata. Trzeba sobie jakoś mimo wszystko tu radzić i jednocześnie szukać oryginalnego nieba, bo inaczej zostaniemy w tej puszce jeszcze długo, może nawet tysiące lat. Żadne państwo nie może być rządzone przez religię, wyznanie. Zawsze kończy się to wielkim cierpieniem, prześladowaniem, morderstwami i wojnami. Choćby mu przyświecały najszlachetniejsze idee, zawsze to się tragicznie skończy. Państwo powinno być świeckie. Wyznania i religie powinny nawoływać do etyczności, dobra i miłości. Nic więcej. Taki wpływ na państwo byłby bardzo szlachetny. Owszem, w ramach religii czy wyznań można sobie wierzyć w co się chce. Jeśli religia ma nieetyczny wpływ na świadomość i postawy ludzi, powinna być kategorycznie przez władze państwa zlikwidowana. Lechici mieli podobne podejście do religii. Zakazywali włączania religii do struktur państwa. W wierze nie chodzi o władzę, stołki państwowe i ideowe wpływy. Wiara to etyczny wzrost duchowy, system miłości do wszelkiego stworzenia. Religia obecna w prawodawstwie państwa to nieunikniona wojna. Bóg wojną nie błogosławi. Słowa Ojca Pio. Unikajmy tego. Czy polityk może zatem być wierzący? Tak, owszem, jedynie nie może się z tym obnosić. Gdy narzuca swoje poglądy religijne, powinien być usunięty ze struktur państwowych czy partyjnych. Wiara to sprawa prywatna. Niebo nie ma wiar ani kościołów. Jest pełne piękna i wolności. Wolność to Bóg. Brak poglądów to Bóg. Brak narzucania przekonań to Bóg. Zrozummy to wreszcie. Miłość jest Bogiem i Bóg jest miłością. Miłować bliźniego z serca w świeckim państwie to idealna sytuacja dla zachowania pokoju i spokoju na planecie.
Szatan uwielbia religię, promuje je po to, by zniszczyć harmonię i wygenerować cierpienie i chaos. Wszystkie doświadczenia mają służyć przeżyciu dobra i miłości. Dobremu człowiekowi każda rzecz posłuży ku dobru. Gdyby ludzie tak spojrzeli na rzeczywistość, nie byłoby aż tak wiele zła. Cóż możemy powiedzieć o formach najgłębszej miłości, kiedy nie widzimy aniołów ani ich miłości? Zdaje się, że cywilizacja poszła tak daleko do przodu, że pozbyła się nawet miłości. Rzeczowa, interesowna miłość jest funkcją przemijania. Bóg należał do wszystkich i ludzie muszą Go w tym naśladować. Jeśli pragną się kochać i szanować, jeśli pragną spokoju i harmonii, Bóg kocha wszystkich jednakowo. W życiu nie chodzi o żadne przywództwo, ale o podanie innym dobrego kierunku myślenia i postępowania. Państwo ma w tym pomagać. Powinno promować etykę i miłość bliźniego, bez względu na różne wyznania i religie, jakie wokół państwa mogą się pojawiać. Człowiek prawdziwy to człowiek wolny, ale wolny również od osobistego, świadomego zła. Bez zła wolność jest o wiele piękniejsza. Celem życia jest poznawanie najgłębszych form miłości, tak w niebie, jak i na ziemi. W świecie nieidealnym, czyli w kosmosie, są z tym poważne trudności, ale starać się trzeba i nic na 100% nie obiecywać, bo tu trudno jest dotrzymywać słowa. Zapominamy, mamy zmienne nastroje. Nie obiecywać, tylko chcieć. Tak dosłownie sugerował ojciec Pio. Co ludzie, aniołowie powinni zrobić, aby naprawić życie i powrócić do taty, mamy, Boga, oryginalnego i jego wiecznego, szczęśliwego mieszkania? Powinni przeprosić i zacząć się już dziś pakować, ale żyć i działać nadal pozytywnie, a nie w nieskończoność pomnażać dobra tego upadłego nieba, świata. Powinni przede wszystkim zacząć zajmować się mistyką, czyli inaczej, codzienną rozmową duszy i ciała ze źródłem istnienia, czyli Bogiem, by nam pomógł i poprowadził nas bezpiecznie przez ten świat do siebie. Taka intencja, taka rozmowa mentalna jest naszą codzienną zbawczą modlitwą. Dzieje serca to dzieje wiecznego upojenia szczęściem. W kosmosie potrafi serce boleć, ale można to przetrzymać. Ostatecznym celem jest znaleźć się w bajecznym niebie. Tam już nic nie zagraża. Każda krzywda jest niepożądana, jak pożar. Wyrzeczenie się siebie polega na odrzuceniu swej próżności i pychy. Nie mamy się wyrzekać dóbr materialnych, ale tego, co jest w nas niedoskonałe. Materia nie ma z tym nic wspólnego. To my kreujemy świat. Doskonała dusza będzie go czyniła piękniejszym. Dlatego tak ważne jest, by choć trochę nad sobą pracować i przez to wytwarzać cenną moc radości wszędzie i dla wszystkich. Bez pokornych poszukiwań nie osiągnie się celu w życiu. Pycha wszystkiemu przeszkodzi. Dopiero u szczytu wyrobienia wewnętrznego rozumie się istotę rzeczy. Można to bardzo szybko osiągnąć, szukać szczerze, chcieć.
kultu w życiu jest ofiara i poświęcenie. Celem jest jednak radość i zadowolenie. Bez nadziei i marzeń o najpiękniejszym świecie, niebo, nie można w tym życiu postępować prawidłowo. Kierunki nam się pomylą, a formy tej materii mogą nam wykrzywić obraz celu. Trzeba marzyć o niebie, o świecie oryginalnym, nie o świecie odbitym, takim, w jakim obecnie żyjemy. Wtedy nigdy nie zobaczymy i ponownie się nie urodzimy w galaktykach cierpienia. Jest sposób na życie wieczne. Miłość i nauka, która ogarnia dużo i stara się wiele zrozumieć, czyni życie wspaniałym, zdrowym i poprawia wszelkie zniszczone lub niedorobione kody przeszłości. Człowiek powinien zawsze szukać miejsc, gdzie jest radość, pokój i wspaniała zabawa, bo w niebie i tak niczego innego nie znajdzie. Tam istnieje wyłącznie zabawa, rozrywka, wszelkiego rodzaju atrakcje, podróże poznawcze i miłość, która nigdy nie męczy. Niebo to również wieczne poznawanie, życie to gra zmysłów. Słowa Ojca Pio. Najciekawsze jest to, że ciemność chce żyć i uważa to życie za najcenniejsze. Taka to przewrotność spotkała aniołów w kosmosie. Akt stwórczy aniołów skończył się beznadzieją. Niektórzy powoli przypominają sobie Boga, uświadamiają sobie, że On jest. Ale ogrom kosmosu przysłania, manipuluje widzenie i poznanie. Nawet zmysły człowieka są niedoskonałe, zasłaniają Boga. Słowa Ojca Pio. Trzeba odprogramować wiedzę. Tutaj w kosmosie wiedza o Bogu jest prześladowana, zakazywana, znienawidzona aż po krzyż. Tak sobie to zaplanowali uciekinierzy z nieba. Ale Bóg ma plan, chce również zbawić uciekinierów. Bóg nie jest niedołęgą. Słowa Ojca Pio. Z wielu kolejnych żyć tu przychodzimy, szlifujemy obraz swojej duszy. Każda dusza jest inna, podobnie jak ludzkie dzieci. Nawet bliźniaki jednojajowe się różnią. Jedność w wielości form. Miłość przede wszystkim jest gościnnością. Poza tym jest pokorna i gorąca. Angażuje do granic wytrzymałości serca. Dobry człowiek to zna. Miłość nie zabija, lecz wzmacnia i czyni większym w oczach Boga. Od momentu, kiedy wycofujesz się z dawania miłości innym, stajesz się nie do zniesienia. Kultura jest czymś dobrym i podstawowym, ale nie jest czymś najwyższym. Kultura cię nie zbawi i nie da ci całkowitego bezpieczeństwa. Kultura jest drogą do doskonałości serca i umysłu. Kultura uczy cię uśmiechać się i być zadowolonym i spokojnym. Zaczyna się postęp duchowy od kultury. Słowa Ojca Pio. Człowiek jest istotą piękną, ma być przebóstwiony, ma odzyskać ciało niebiańskie, wtedy dopiero będzie kompletny i wieczny. Żyjąc w kosmosie można tego dokonać mentalnie, duchowo. Ciało tu jeszcze pozostanie śmiertelne, nikomu z tym ciałem nie udało się wejść do nieba. Ojciec Pio powiedział, że każdy, kto się urodzi w ciele ziemskim, musi umrzeć. Krzywda ogranicza skrzydła wolności.
Miłość ma na uwadze wszystkie sprawy, bo ona jest mądra i nie jest obojętna. Brak zadowolenia nie jest oryginalnym stanem człowieka. Należy być radosnym, ale czy bez Boga jest to możliwe? Nie. Istota świadomości i radości pochodzi bezpośrednio z Boga. Bóg się nie reklamuje, ani się nie afiszuje. Musimy Go sami odkrywać, jeśli tego potrzebujemy. Życie to gra. Słowa Ojca Pio. Aniołowie bezwyznaniowi i ateiści często stwierdzają, że szkoda im czasu na zabobony i wolą zajmować się poprawianiem korodującego świata materialnego. Bardziej ich to zadowala niż istota i cel istnienia. Troszkę przesadzają. Dusza i idea życia wiecznego to nie zabobon. Religie i ich rytuały to może i zabobon, ale życie wieczne w niebie, w kosmosie oryginalnym nie. Tam jest dopiero życie, o którym ciągle marzymy. Tam nic się nie psuje i niczego nie musimy naprawiać, a miłość tam jest kolorowa i piękna. Dziś, jeśli chcemy uchwycić Boga prawdziwego, to trzeba czegoś wyjątkowego. I właśnie o tym tu rozmawiamy. Należy zadawać poważne pytania, jak zrozumieć przyczyny i skutki naszego życia. W niebie liczy się tylko miłość i wolność. Inne panują tam prawa życia i grawitacji. Możliwości atrakcji są przeogromne. Nikt się nie nudzi ani przez chwilkę. W przeciwieństwie do życia na Ziemi, gdzie dobija nas samotność, depresja, wady genetyczne, choroby itd. Tam tego nie ma. Każdy jest piękny, urokliwy, uśmiechnięty, pełen wiedzy, atrakcyjny, wystrojony co dzień inaczej, by się tylko innym przypodobać. Co dzień widzę Twojego anioła stróża w innej sukience. Słowa Ojca Pio. Gdy mówię o królewskim życiu, to mam na myśli problem, jak spowodować, aby odzyskać siły w realnej rzeczywistości i wiedzę o realnej rzeczywistości. Co zrobić, by po zrozumieniu naszych dawnych błędów przeprosić się z naszym tatą, mamą i powrócić do ich wiecznego domu, po to, by już nie tułać się po ogrodach ziemskich rajów, które czyhają jedynie na to, aby nam zabrać pamięć i energię. System życia, w jaki został wciśnięty człowiek, bywa bardzo przygniatający. No cóż, wszyscy, aby się utrzymać przy życiu, muszą dużo pracować, na różne sposoby walczyć i pokonywać trudności dnia codziennego. Nie każdy przecież jest dostosowany do takiego właśnie życia, a częstokroć nie potrafi się nigdy przystosować. Jedni radzą sobie w tym systemie, inni czują się całkowicie zagubieni. Jednych życie fascynuje, innych doprowadza do ogromnej frustracji, zwłaszcza gdy widzą to wielkie cierpienie, niesprawiedliwość i bezsensowność życia. Prawda jest niestety taka, że jeśli komuś ciągle coś nie wychodzi, wszystko stawia mu opór, a na dodatek straszy go komornik, a jego nerwica się pogłębia, to nie widzi logicznego sensu swego życia. I nie ma się co dziwić. System piekielno-czyśćcowy, w jakim żyjemy, należy jak najszybciej porzucić. Przeciwstawić się aniołom przewrotnej energii i podążać do nieba prawdziwego. Im wcześniej to zrozumiemy, tym więcej unikniemy błędów i cierpień. Jeśli tylko potrafisz, nie przejmuj się niczym. Uśmiechaj się nawet wtedy, gdyby obok ciebie spadały bomby.
Słowa Ojca Pio wypowiedziane do mnie i staram się niczym nie przejmować, a tylko dawać dobro. Potęgę kosmosu stworzyli upadli aniołowie, ale ponieśli porażkę i stali się poważni i często negatywni. Szatan wie, że przegrał, ale nie odpuszcza. Słowa Ojca Pio. Dla każdego człowieka należy znaleźć usprawiedliwienie. Wszystkich trzeba przed Bogiem tłumaczyć, za wszystkich się modlić. Słowa Ojca Pio. Wiele osób żąda zbyt wiele od miłości na ziemi. Nie trzeba być zachłannym, za duże wymagania. Słowa Ojca Pio. Tu nie da się zrealizować swojej cudownej wyobraźni. Z tym musimy się liczyć. Mamy tu pseudoniebo i na dodatek jest ono podpięte pod kołchoz pracy, wysiłku i cierpienia. Nie ma czasu na spełnienie i nie ta materia, jest zbyt ciężka. Wszystko zależy od tego, czym się zajmujemy. Jeżeli szukamy sensu, szczęścia, Boga, to właśnie to znajdziemy. Jeżeli szukamy zajęć i płodności bez Boga, to też je znajdziemy. Ale czy wtedy się uniesiemy do nieba? Reinkarnacja o czymś świadczy. Za dużo mamy niedobrych nawyków i przyzwyczajeń. Najbardziej liczy się intencja i postęp świadomości w kierunku niebiańskim. To daje uśmiech, nadzieję, miłość i moc. Jedyną słabością, która prawdziwie niszczy duszę, jest pycha. Jeżeli tego by się człowiek pozbył, wszystko inne byłoby tylko lekkością bycia. Pod pozorem wolności nie należy uważać nieszczerości za szczerość, bo i tak bywa w ludzkim myśleniu. Ludzie uciekają w różne sprawy, pustki się nie znosi, więc coś trzeba robić. Człowiek pustki nie znosi, bo posiada już chłonny umysł. Słowa Ojca Pio. Boska miłość nawet w człowieku nie wyrządza zła, więc jest delikatna, łagodna, czuła, urocza i smakowita. Miłość jest boską przygodą. Twoje życie to wielka księga wielkich przygód. Słowa Ojca Pio skierowane do mnie. Cud myślenia to wielka przyjemność, a ta przyjemność jest cudowną emocją uwielbiającą życie wieczne samo w sobie. Za nic sobie mieć ten świat braku miłości. To upadłe niebo, którego nigdy w planach Boga nie było i ono nie jest celem naszego życia. To materialne niebo, kosmos, a właściwie czyściec doświadczeń, zupełnie niepotrzebnych, nie może stać się celem naszego kolejnego życia. Z powodu przywiązań ten czyściec trwa prawie w nieskończoność. Robić wszystko, aby żyć tu już ostatni raz. Słowa Ojca Pio wypowiedziane w trakcie naszych rozmów w Nowej Hucie. To, co teraz powiem, niech nie będzie to powodem do nieporozumień. Otóż, po Bogu w systemach ziemskich najważniejsza jest polityka. Nie Kościół i kapłani, choć mają ogromny wpływ na losy człowieka. Najsilniejsi są przywódcy i politycy. Chyba że Kościół rządzi państwem, to wtedy tę rolę pełnią kapłani. Dlaczego? Ponieważ to od nich zależy cały byt państwa i to, czy będzie wiara w Boga, czy też nie. Powiem więcej.
od jednego człowieka mającego ogromną władzę w systemie materialistycznym, czyli na Ziemi, zależy cały byt intelektualny i dobrobyt społeczeństwa. Od mądrości przywódcy lub od jego pychy zależy, czy może się rozwijać świadomość społeczeństwa w dobrym kierunku. Ale też egoizm i egoistyczne manipulacje takiego człowieka mogą spowodować upadek całego narodu. Przez jednego człowieka może upaść cały naród. Słowa ojca Pio. Pycha i przepych, dlatego Kościół upadł. Słowa ojca Pio. W polityce trzeba mieć postawę tak, tak, nie, nie. Trzeba być maksymalnie przejrzystym i czytelnym. Współczesna polityka jest bardzo miękka, niejaka, dlatego jest korupcyjna i sprzedajna. Tacy sami są artyści, profesorowie, socjologowie. Jaka polityka, taki naród. Politycy sprzedają się za pieniądze. Profesorowie, a nawet kapłani podobnie. Przede wszystkim unikają trudnych odpowiedzi, aby nikomu się nie narazić, zachowując swój niepoważny honor, który jest jedynie wyrazem egoistycznego lęku, małości i duchowej niewiedzy. Zaraz po wybuchu Solidarności, kiedy nasi weszli do parlamentu, już w krótkim czasie wszyscy się sprzedali, tak mi powiedział ojciec Pio. Pytałem o to w tamtym czasie ojca. Pokój jest w jakiś sposób pozytywnie niespokojny miłością. Zachwyt to poruszenie całej osobowości, jest niewypowiedzianą słodyczą dla duszy i ciała. Kto nie jest dostatecznie wolny od zazdrosnego ego, ma skłonność do osądzania innych, gdy widzi ich błędy i wady. Gdyby wszyscy byli wolni i zadowoleni w pokoju świętym, nie byłoby żadnych walk, zazdrości i niepokojów. Wolność to olbrzymia wiedza na temat form radości i zadowolenia. Miłość nie posiada żadnych granic, ani postęp, ani kultura jej nie ogranicza. Miłość istnieje ponad czasem i postępem. Ona była zawsze. Setki tysięcy lat temu ludzie też potrafili kochać. Miłość jest ustami różanymi. Ona każdego namaszcza olejkami, karmi słodkim miodem, ubarwia kolorem, jest samym nektarem życia, ożywia i odżywia całą cywilizację, a przede wszystkim ubarwia niebo. Miłość traci, kiedy jesteśmy obojętni. Obojętność jest niebezpieczna i jeszcze nigdy nikomu nie dała zadowolenia. W obojętności nie ma prawdy ani sprawiedliwości. . 1981. Zmarł kardynał Stefan Wyszyński. Pytaliśmy ojca Pio o niego. Okazuje się, że kardynał jeszcze musiał 2 miesiące naszego czasu po śmierci czegoś tam się douczyć. Pycha. Po 2 miesiącach poszedł do nieba. Bóg dał każdemu aniołowi wieczność, miłość i wolność, a ponieważ, jak to ciągle podkreślam, jesteśmy aniołami, którym zachciało się niezależnego nieba, z którego pozostały już resztki w postaci wielkiego kurzu, pyłu i smrodu, czyli kosmosu materialnego, to teraz co mądrzejsi próbują powrócić do Boga. W
polityce trzeba być tak wyrazistym politykiem, aby nie poddać się rozmydleniu i niewiedzy, w jakie popadli ludzie sztuki i nauki. Kariera i pieniądze to narzędzia wielkiej rozterki dla duszy anielskiej, która na chwilę przebywa w ciele ludzkim. Niestety, politycy najbardziej ulegają tym pokusom. Dlatego mówię, po Bogu najważniejsza jest polityka, bo ona w osobie przywódcy może wszystko w państwie naprawić albo wszystko zepsuć. Chodzi o dobrobyt i świadomość. Miłość to przede wszystkim pokój oraz przeróżne formy poznawania cudownych krain nieskończoności, w których tkwi szczęście i radość. W wieczności jest poznawanie, są podróże. Słowa Ojca Pio. Życie w swych formach zbliża nas do szczęścia życia wiecznego. Kto nie kocha, zdradza miłość. Kto nie kocha, nie jest normalnym człowiekiem. Miłość jest dobra, łaskawa, nie zazdrości, jest pozytywną siłą i potęgą pragnienia. Na miłość nie trzeba zapracować, jej wystarczy chcieć. Ona jest za darmo, jest czysta i bezinteresowna. Póki żyjemy w świecie ograniczonym, w kosmosie, zmuszani jesteśmy do walki. Oby było jej jak najmniej. Miłość jest najwyższą formą wszelkiej sztuki. Bezinteresowne przypodobanie się Bogu zawsze owocuje królowaniem w wiecznym źródle przyjemności. Miłość spełnia wszystkie życzenia, ale tylko pokornym i uniżonym. Nie tym, którzy czynią się bogami lub wmawiają sobie jam jest, tylko stworzeniami jesteśmy. Słowa Ojca Pio. Siłą szczęścia jest przebywanie w miłości. Polityk powinien posiąść przede wszystkim wiedzę humanitarną, społeczną, nastawioną na pomoc i nią się jedynie kierować. Wówczas będzie popularny i bardzo lubiany. A lubić kogoś oznacza odczuwać szczęście, światłość i chęć do życia. Jeśli ktoś jest zadowolony i szczęśliwy, to chce mu się żyć wiecznie. Wielka jest odpowiedzialność polityczna i moralna. Wzywam przywódców i polityków, którzy mają ogromne narzędzia wpływania na materię i ducha, aby skupili swoją uwagę tylko na jednym, na uszczęśliwianiu bliźniego, a cała reszta, związana z prawem, przepisami, konstytucją, zrealizuje się automatycznie w sposób prosty i bezkonfliktowy. Ale jak mówię, polityk musi dużo rzeczy brać pod uwagę i wiele się nauczyć, by zrozumieć, że miłość bliźniego jest najwyższą konstytucją, która musi być ponad wszystkie inne, napisane dla różnych państw czy zakonów. Ta jedna prosta konstytucja zastępuje wszystkie inne i realizuje wszelkie prawo ludzkie, eliminując nadmiar ogłupiających przepisów i ich niekończących się interpretacji. Gdy brakuje miłości, i najdoskonalsze prawo można ominąć. Słowa Ojca Pio. Polityka to potęga. Polityka to siła uszczęśliwiająca wszystkich. Polityka to właściwie duchowość, ale za dużo w niej, jak na razie, negatywnej emocji i gry. Trzeba to zmieniać.
Kiedyś spytałem ojca Pio o meteoryty, asteroidy, a jest ich sporo wokół Ziemi. Ojciec Pio powiedział mi: nie w twoim pokoleniu, ale w następnym. Poczną uderzać w Ziemię, będzie niebezpiecznie. Astronomowie wiedzą, które kosmiczne kamienie mogą uderzyć w Ziemię. Jak wiadomo, dziennie spada około tony pyłu kosmicznego. Zdarzają się i małe kamyczki. Lecz krążą wokół nas kamienie wielkości stadionu. I co wtedy? O Księżycu powiedział ojciec Pio jeszcze, że jest ludzką ręką przesunięty. Jest też osłoną Ziemi przed meteorytami. Część ich zbiera na siebie. Jak to może być? Jedni sobie radzą, a inni nie. Jedni zarabiają dużo pieniędzy i stać ich prawie na wszystko, a inni nie mają na kromkę chleba i śpią na wysypiskach. Dzieje się to w takim cywilizowanym kraju jak Polska. Czy ktoś potrafi mi to wytłumaczyć? Ale w innych krajach, gdzie panują inne systemy zarządzania, jest całkiem podobnie. Taka sytuacja jest jednak bardzo zastanawiająca, gdyż pomimo iż ludzkie ciało samo w sobie jest bardzo doskonale zorganizowane i wszystko w nim funkcjonuje bez zgrzytu w określonym czasie, układy immunologiczne i inne, pozostałe działają niemal idealnie, to życie zewnętrzne człowieka często jest tragiczne, bezsensowne, niezorganizowane, pozbawione harmonii i współpracy z innymi, pozbawione szczęścia. Jak z doświadczenia wiemy, życie tu nie wygląda tak, jak w niebie oryginalnym. System miłości, słowa ojca Pio, taki powinien być wewnętrzny i zewnętrzny system. Gdyby wreszcie zapanował, wówczas byłoby bardziej sprawiedliwie, a harmonia bytu nie uciekałaby nam przez palce. Często nad tym się zastanawiam, dlaczego na tym świecie jest tak źle. Odpowiedzi znajduję różne, łącznie z tą, że twórcy coś sknocili z ludzką psychiką. Ale odpowiedź może być i taka, że człowiek sam też potrafi powalić się na ziemię. Ma dość duże możliwości, aby siebie i innych dołować. Ciągle zadaję sobie to pytanie, czy tak musiało być? Moim zdaniem nie. Dlaczego jedne systemy w człowieku działają niemalże idealnie, a drugie nie? Na przykład neurony i przekaźniki chemiczne w mózgu działają doskonale. Myśli funkcjonują błyskawicznie, przeskoki na płatach mózgowych i połączeniach pomiędzy nimi funkcjonują jak w procesorze, bezbłędnie, a jednak życie samo w sobie jest do niczego. Człowiek, który posiada inteligencję oraz całkiem logiczne myślenie, ma ogromne problemy prawie ze wszystkim. Każda rodząca dziecko kobieta może mieć problemy. Słowa ojca Pio. Innym razem powiedział, nie warto marnować życia na zbyt wiele doświadczeń i eksperymentów. Słowa ojca Pio. Z tego wynika, że jednak nie jest tu zbyt różowo. Jednak z gruntu brakuje nam doskonałości. Ten świat nie jest doskonały. Tu i teraz, a powiem to z ducha własnego serca, chciałem wylać kubeł zimnej wody na siebie, na wierzących z różnych religii, a szczególnie na katolików, hierarchów kościelnych, łącznie z papieżem, że oto, jak wielkie są tajemnice miłości, że oto, w jak wielkim błędzie tkwimy na temat historii nieba i świata materialnego. Chcę powiedzieć, pomijając zasługi wielkich i świętych na tej ziemi, którzy wiele wnieśli w wyjaśnienie tych zagadnień i niewątpliwie pomagali w zbawieniu. To jednak, a mówię to czerpiąc z własnego serca i wiedzy od ojca Pio, Bóg nie ma względu na religię, poglądy i osoby. Dlatego powiem jak jest. Może sprawię tym przykrość nam, katolikom, że obecnie ten świat, nasza planeta konkretnie, istnieje jeszcze dzięki paru joginom.
słowa ojca Pio. To oni swoim poświęceniem, mocą i skromnością, miłością i zrozumieniem tego świata są w bliskości Boga i przepraszają Go za nasze odejście od Niego. To ci jogini, a jest ich kilku zaledwie, trzymają naszą planetę w całości, aby na niej mogło nadal dokonywać się zbawienie zainicjowane przez wielkich, na przykład przez Jezusa. Gdyby nie oni, już dawno bylibyśmy po potwornych wojnach, po których nic by tu nie zostało. Jeno pobojowisko i skażenie. Mamy zatem dalej szansę ocierać się o ziemię i przypomnieć sobie niebo poprzez dialektyczne i marzycielskie myślenie. Fakt, że niektórzy ludzie nie śpią w kanałach, lecz prowadzą w miarę dobre życie, posiadają wspaniałą rodzinę, cieszą się swoim bogactwem, nie oznacza, że tak ma być. To nie oznacza, że nie powinno być o wiele, wiele lepiej. Każdy przecież marzy o idealnym życiu, o pięknej miłości. Marzy o ogrodach, basenach, słonecznych plażach i pałacach. I to marzenie wydaje się być jedynym, po co człowiek żyje. Wiemy jednak, że ziemska rzeczywistość jest inna, bardziej złożona, a nawet bywa okrutna. Szukajmy przyczyn takiej sytuacji, albo uciekajmy na inne planety, bardziej przyjazne, tam gdzie życie cechuje się tym czymś zawartym w naszych marzeniach. Najlepiej uciekajmy do nieba i raz na zawsze skończymy z tym czyśćcem, kołchozem. Najważniejszy w tym świecie jest człowiek. Poznanie jego głębin to klucz, aby otworzyć nim szczęście. Wszystko zatem jest w człowieku, w tym, co on robi i tworzy przy pomocy miłości i wiary w Boga. Nie można opierać się tylko na własnej duszy. To pycha. Pierwsze pytanie niewłaściwe anioła zabrzmiało. Dlaczego? Słowa ojca Pio. Ale pytania musimy zadawać, bo inaczej pobłądzimy. W tamtym pytaniu była moc pychy. My takich pytań nie zadajemy. W trakcie rozmów z ojcem Pio, kiedy już powiedział swoje, mówił: a teraz o co mnie chcesz pytać? Pytać i szukać trzeba. Im większa wrażliwość w człowieku na mądrość i piękno, tym większa szansa na większą miłość. Dusze, które zdobyły szczyty miłości, nie podlegają już prawom i nie potrzebują o nich rozważać. W kosmosie podstawą pierwszego poznania są rzeczy materialne. Słowa ojca Pio. Potem to wszystko się zostawia i wchodzi w wyższe, piękniejsze doznanie materii duchowej, atomu duchowego. Dusza wielka nawet w niewoli potrafi zostać wolną. Miłość unicestwia prawo, ponieważ prawo ogranicza możliwości, ogranicza tęsknoty, myśli, uczucia i czyny. Miłość jest wyższa od prawa. Cierpienie gasi ego i zapędy upadłej duszy. Ono i tak się pojawiło przez wiele zaszłych błędów, więc warto je wykorzystać do naprawy zarysowanej duszy. Unikanie cierpienia za wszelką cenę cechuje słabe dusze, nierozumiejące przyczyn swojego cierpienia. A może jednak spróbujemy, chociaż troszkę, poprawić system, także tu, na ziemi, żeby było sprawiedliwiej, piękniej i bezpieczniej, żeby nie było biedaków, analfabetów i rządzących panów z ochroną rządową.